Witajcie w kolejnym odcinku Poznajemy Nieznane. Dzisiaj po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni, jesteśmy w jednym z zamków krzyżackich w Polsce. Był to podobno drugi największy zamek po zamku w Malborku. Zamek jak to zamek ma związanych ze sobą wiele legend. Jest tu ducha, nawet kilka duchów. Jest podobno ukryty skarb. Jest także podobno tunel, który prowadzi do innego zamku. I w tym zamku, który zaraz zobaczycie, swoją akcję przeprowadzał najbardziej znany polski poszukiwacz skarbów i przygód, pan Samochodzik. Dziś jesteśmy w Radzyniu Chełmińskim. Znajdujemy się właśnie na dziedzińcu zamku w Radzyniu Chełmińskim, a za chwilę głos oddamy pani Patrycji Piłat, która wraz z grupą innych pasjonatów zajmuje się tym zamkiem, oprowadza wycieczki, prowadzi różne ciekawe imprezy, o tym za chwilkę. Zamek w Radzyniu Chełmińskim został wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku, oczywiście przez zakon szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli przez krzyżaków. Bardzo łatwą datę mamy tutaj w Radzyniu, 1, 2, 3, 4. W 1234 roku zostały nadane prawa miejskie przez wielkiego mistrza Hermana von Balka, zaledwie rok później po takich miastach jak Chełmno i Toruń, a to były dwa pierwsze miasta, które otrzymały przywileje lokacyjne nadane przez zakon. To świadczy o tym, że nasz Radzyń od samego początku pełnił bardzo ważną, istotną funkcję administracyjną, gospodarczą, militarną. Dokładnie ile lat budowano nasz zamek, niestety nie wiadomo. Podaje się, że od 30 przez 50, a nawet 70 lat. Na pewno istniał już do roku 1329, bo właśnie w tym roku, w lipcu, odbył się tutaj taki duży zjazd duchowieństwa, duchowieństwa wraz z rycerstwem z całej ziemi chełmińskiej i z wielkim mistrzem krzyżackim na czele. Zamek w latach swojej świetności był drugi co do wielkości po zamku w Malborku. Był w ogóle pierwszym takim wzorcowym, konwentualnym, kwadratowym zamkiem. Zamki wcześniejsze, które powstawały tutaj na ziemi chełmińskiej, były jeszcze w formie takiej bardziej nieregularnej, między innymi Toruń, Pokrzywno czy Grudziądz. A nasz zamek w Radzyniu właśnie jest takim kwadratowym, wzorcowym, konwentualnym, z czterema narożnymi wieżami. W czasach średniowiecza nie uległ jakimś takim większym zniszczeniom, mimo tego, że w 1410 roku zdobył go Jagiełło, a zniszczeniom uległ dopiero w wieku XVII, kiedy nastały potopy szwedzkie, to niestety Szwedzi nam w dużej części zniszczyli ten zamek. Właśnie jesteśmy na szczycie jednej z dwóch pozostałych wież zamku w Radzyniu Chełmińskim. Wejście do tych wież jest bardzo ciekawe, bo wchodzimy po bardzo wąskich korytarzach, najpierw później po stromych drewnianych schodach i na końcu jesteśmy na bardzo wąskim, na bardzo wąskiej wieży. Żeby tutaj w ogóle się wgramolić, to najlepiej trzeba przykucnąć, bo jest to bardzo ciężko wejść. Jesteśmy tak mniej więcej na wysokości 60 metrów, co dla mnie, jako osoby z lękiem wysokości, jest dużym wyzwaniem, ale najgorzej tu nie jest. Oprócz tego wiatru, który cały czas nas owiewa, jest całkiem przyjemnie. Zobaczcie, jak trzeba wychodzić z tej wieży. To jest po prostu niesamowite. Jest to tak ciasno, że ja się ledwo mieszczę, a jestem chłopakiem no troszeczkę większym niż 1,60 m w kapeluszu. Muszę jakoś się stąd wygramolić. No spróbuję. Zaraz zobaczę. O! No i teraz co? Noga pieczy. Ale dajemy radę. Jeszcze nie. Jest tu ciemno, wąsko i do domu daleko, ale jest bardzo fajnie. Ma taką ciekawą nasz zamek historię związaną z filmem. To właśnie u nas w roku 1971 nagrywane były dwa pierwsze odcinki serialu Pan Samochodzik i Templariusze. To po naszym zamku chodził pan Tomasz z trójką harcerzy i szukali skarbów ukrytych przez templariuszy. Pozostałością po planie filmowym są tajemne znaki wyryte na murach zamkowych, między innymi tarcza ze trzema skrzyżowanymi strzałami i krzyż templariuszy. Nasz zamek wybudowany był przez krzyżaków. Często gdzieś w przewodnikach możemy znaleźć znak templariuszy, właśnie, który jest pozostałością po planie filmowym. Ale według niektórych teorii nasz zamek jest jeszcze bardziej związany z templariuszami, ale z tymi templariuszami z czasów średniowiecza. Po kasacie zakonu w roku 1311, kiedy
król francuski, chcąc dostać się do osobistych skarbów właśnie zakonu templariuszy, no po prostu nakazał kasatę tego zakonu. Część z tych krzyżowców znalazło schronienie w innych zakonach, między innymi onnitów czy właśnie krzyżaków, znaczy się zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. I właśnie po tym okresie, kiedy ci templariusze znaleźli schronienie w innych zakonach, nagle krzyżacy zaczęli budować inaczej zamki. Jak już wspominałam, właśnie te wcześniejsze były nieregularne, to troszeczkę tak wyglądało, jakby krzyżacy, którzy przybyli tutaj na te tereny, nie do końca potrafili sobie poradzić ze stałą formą terenu i budowali na dawnych grodach. A od momentu, kiedy właśnie wciągnięto w swoje oddziały też templariuszy razem z ich kosztownościami, ale i też z wiedzą, którą posiadali, zaczęto budować zamki inaczej, czego przykładem jest właśnie ten nasz Radzyński. Tak, jedno z podań mówi o tym właśnie, że było tajemne przejście, które wychodziło z tej najwyższej, piątej, ośmiobocznej wieży, która generalnie miała w czasach jakiegoś takiego niepokoju służyć jako ostatni punkt obrony. Wydaje się takim dosyć oczywistym, żeby krzyżacy zapewnili sobie drogę ucieczki, przynajmniej poza mury zamku. Jedno z podań mówi o tym, że jest to tajemne przejście, które prowadzi do kościoła w mieście. Kościół był budowany mniej więcej w tym samym czasie, rok 1310, początek budowy, też budowany przez krzyżaków. A drugie podanie mówi, że pod jeziorem aż do pobliskiego zamku, który znajdował się w Pokrzywnie, czyli około 12 km. Nasz zamek też ma swoje zjawy, mimo tego, że to był zamek krzyżacki i jednak więcej zakonników było niż kobiet, to jednak na naszym zamku pojawiają się trzy zjawy kobiece. Jest to panna z pieskiem, panna na niedźwiedziu i zakonnica. Jedna z legend właśnie związanych z tą białą damą opowiada o tym, jak parobek chciał ją uwolnić. No i pewnego dnia na tyle się odważył, że podszedł pod wieczór do niej na zamek i się pyta właśnie, co zrobi, żeby ją uratować. Ona powiedziała mu, że może ją uratować, jeżeli położy się na środku dziedzińca w kole i wytrzyma tak 3 dni i 3 noce, że niczego się nie przestraszy, nie wstanie, wtedy będzie wolna. No i parobek tak uczynił. Położył się na środku dziedzińca, pierwszej nocy ze ścian wyszły wielkie oddziały zbrojne, szczęk broni, wystrzały artyleryjskie, ale parobek się nie przestraszył, nie wstał. Kolejnej nocy z murów zamkowych wyłoniły się dzikie zwierzęta, lwy, wilki, niedźwiedzie, szarpały się między sobą, wyły. Parobek tego też się nie przestraszył, nie wstał. Trzeciej nocy już zadowolony, że uda mu się uratować, bo przecież no, nic straszniejszego nie może być już. No i podeszła do niego wielka, zielona żaba, która chciała go pocałować, no ale niestety tego nie wytrzymał, przestraszył się i uciekł z krzykiem z zamku. No i tak tej niewiasty nie udało się uwolnić, błąka się do dnia dzisiejszego po murach zamkowych i czeka na odważnego, który ją uratuje. Co jakiś czas na wykopaliskach archeologicznych w Radzyniu Chełmińskim znajdowane są różne artefakty z lat minionych. Znajdowane są groty, jakieś monety i co ciekawe cegły, ale nie takie zwyczajne cegły, tylko cegły, na których widzimy odciśniętą łapę psa. Tak jak na tych tutaj. Niektórzy skojarzą sobie łapę psa od razu z czarnym psem z Ogrodzieńca, no ale tutaj nie ma mowy o duchu czarnego psa z Ogrodzieńca. Tutaj sprawa wygląda troszeczkę inaczej, bardziej prozaicznie. Cechy, czyli można powiedzieć producenci cegieł, zaznaczali w ten sposób właśnie swoje wytwory, takie cegły, odciskając łapę psa. W zeszłym roku znaleziono cegłę, na której oprócz odciśniętej łapy psa widniał krzyżyk. Miało to na celu, według wielu teorii, odgonić demony, także wierzono w to, że złe duchy mogą właśnie koło zamku się kręcić, dlatego też odciśnięto psią łapę i krzyżyk, które miały zapobiegać ich atakom na zamek w Radzyniu Chełmińskim. Jedna z tych trzech kobiet ukazujących się na zamku to jest zakonnica. Ona na początku zakonnicą nie była, bo była to piękna, młoda kobieta, która podobno zakochała się z wzajemnością w krzyżaku mieszkającym u nas na zamku w Radzyniu. Spotykali się potajemnie, dowiedział się o tym komtur domowy, czyli najważniejszy krzyżak tutaj na zamku. No i oczywiście za karę wysłał zakonnika na krucjatę.
Zanim wyjechał ten krzyżak, spotkał się z tą swoją ukochaną, obiecał jej, że wróci do niej, że zrzuci płaszcz, że wróci, jak weźmie ją, pojmie ją jako żonę. No i ta niewiasta cały czas oczekuje tutaj na tego krzyżaka. Wypatrywała go, czekała, nie wyszła za mąż, cały czas wierzyła, że on wróci. W końcu udała się do zakonu, właśnie wdziała habit, została zakonnicą i tak umarła. Po śmierci wróciła właśnie jako duch tutaj na zamku, cały czas przechadza się naszymi gankami i oczekuje swojego wybrańca, który kiedyś w końcu powróci. Są osoby, które poświadczają, że białe damy widzieli na tych gankach, szczególnie koło północy, jak przechodzą obok zamku, widać białe przesuwające się postacie wśród wież. Ja osobiście nie widziałam białej damy, ale czuć więcej, że to nie są tylko mury. Czuć, że w każdej tej cegle jest jakieś życie, które właśnie tutaj było kiedyś. Czuć ten podmuch zimnego powietrza na karku, jak się przechadza gankami. Nie wiem jak wy, ale ja w zamku w Rydzu Michałowickim zostanę trochę dłużej. Jak widzicie, zostałem uziemiony i zostanę tu aż do 15 sierpnia. Bo 15 sierpnia właśnie tutaj odbędzie się Noc z Duchami. Bardzo ciekawe widowisko, gdzie będziemy mogli zobaczyć ducha. I będzie tutaj wiele różnych atrakcji, jakieś pokazy rycerskie. Być może jakieś ognisko się tu przytrafi, bo impreza będzie działać się od godziny 18 do 22. Także jak widzicie, ja już czekam w gotowości. Nie wiem, kiedy uda mi się stąd wyswobodzić. Zobaczymy. Ale mimo wszystko zapraszam was na następny odcinek Poznajmy Nieznane. Już niedługo. Mam nadzieję, że w równie ciekawych i wygodnych warunkach.